Siemaneczko, witam was mega serdecznie na kanale Do Diabła z Grami. Moi drodzy, miałem nie nagrywać teraz materiałów o promocjach na Nintendo eShop, no ale Nintendo dowaliło tak dobre promocje, że po prostu nie mogłem się powstrzymać. Słuchajcie, po obejrzeniu materiału pamiętajcie, żeby zostawić koniecznie kciuka w górę, subskrypcję, jeżeli wam się podobał i dajcie mi znać w komentarzach, które z tytułów kupiliście wy. Pozdrawiam. Do Diabła z Grami. Kanał wspiera sklep Electronic Dreams. Pamiętajcie, na hasło Do Diabła z Grami dostaniesz dobrą promocję. Electronic Dreams poleca. www.electronicdreams.pl. Sklep dla prawdziwych graczy. Pierwszym tytułem będzie Deep Sky The Relics, czyli taki Darkest Dungeon umiejscowiony w kosmosie. Moi drodzy, za cenę 50 groszy dostaniecie turową grę, która, tak jak mówiłem, przypomina bardzo Darkest Dungeon, ma naprawdę świetny, taki brudny art style oraz ekstremalnie wymagający poziom trudności. Moim zdaniem w takiej cenie, no to chyba każda gra jest warta, żeby ją kupić, a jeżeli ta jest dobra, no to już szczególnie, słuchajcie, gorąco polecam. Kolejny tytuł, czyli Metro Last Light za jedyne 10,50. Moi drodzy, w cenie dwóch biletów na metro w Warszawie możecie sobie udać się do metra stworzonego przez Dmitriego Głuchowskiego, a tak poważnie, no to Metro Last Light ukończyłem na PlayStation 4 i uważam, że jest to genialny do dziś shooter FPP z elementami horroru, rozbudowy broni oraz naprawdę bardzo fajnym klimatem. Serdecznie polecam, szczególnie, że nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek na Nintendo eShop był jakiś tak dobry shooter w tak niskiej cenie. Kolejny tytuł, czyli Mario Rabbids za jedyne 39,97. Mamy tutaj do czynienia z tak naprawdę z XCOM-em, tylko że w wersji, słuchajcie, Mario plus króliki. Świetna grafika, cała masa humoru oraz bardzo dobry taktyczny gameplay sprawi, że powinniście ten tytuł sobie kupić. Myślę, że 4 dyszki to nie jest tak wiele, nie? Okej, kolejna gra, czyli Hades. Hadesa nie powinienem nikomu przedstawiać, wszyscy go już na pewno znacie, ale to tak naprawdę prawie już kultowy roguelike za jedyne 70 zł. Będziemy musieli, słuchajcie, uciekać z Hadesu i gra posiada taki, powiedzmy, nazwijmy to czynnik jeszcze jednego razu, nie? Czyli jeszcze raz i się orientujemy, że gramy w ten tytuł około 9 godzin bez żadnej przerwy. Uważam, że Hades za 70 zł to jak najbardziej dobra cena. Dobrą cenę posiada także This War of Mine, czyli polski tytuł, w którym będziemy wcielali się w osoby starające się przetrwać podczas wojny, ale nie będą to żołnierze, tylko cywile. Będziemy musieli odgruzowywać swoje bazy, zdobywać jedzenie, leki i dbać o naszych tutaj cywili, którzy muszą przetrwać. Słuchajcie, gra kosztuje 14,98, jest ekstremalnie dołująca, bardzo trudna, ale też naprawdę, naprawdę dobra. Ja osobiście każdemu polecam. Nawet jeżeli nie jesteście do końca fanami tego typu klimatów, no to słuchajcie, kupujmy dobre, bo polskie. Nie tak jak mówiłem, naprawdę This War of Mine jest bardzo, bardzo dobrym tytułem. Ja go skończyłem kiedyś jeszcze na PlayStation 4, ale na Nintendo Switch też bym łyknął, przyznam. Kolejna gra, czyli Limbo. Kultowy platformer z elementami gry logicznej od Playdead. Za jedyne 8 zł schodzimy do najmroczniejszego na świecie, słuchajcie, świata i będziemy musieli pomóc małemu chłopcu się z niego wydostać. Absolutnie koszmarny klimat i bardzo dobry art style. Tak naprawdę Limbo można powiedzieć, że jest to już absolutny klasyk, jeżeli chodzi o gry indie. Jeżeli ktoś z was z niego nie grał, no to 8 zł jest naprawdę świetną ceną. Świetną cenę posiada także Ni no Kuni, czyli 49 zł. Moi drodzy, Ni no Kuni to gratka nie tylko dla fanów japońskich RPGów, ale dla fanów gier wideo w ogóle. Świetna, wzruszająca fabuła, grafika, która do dzisiaj robi naprawdę ogromne wrażenie. No i animacje stworzone przez studio Ghibli, czyli autorów kultowych już japońskich animacji, takich jak, Boże, Latający Zamek, coś tam, zobaczcie, zapomniałem. 49 zł, słuchajcie, tak jak mówię, naprawdę świetna fabuła, doskonała grafika i bardzo, bardzo ogólnie dobry gameplay. Ja Ni no Kuni bardzo lubię, niejednokrotnie będę do niego wracał, a za taką cenę, no to słuchajcie, nic tylko brać. Brać również należy Don't Starve za jedyne 20 zł. Don't Starve to tak naprawdę gra survivalowa, utrzymana w takim, wiecie, smutnym, bartonowskim klimacie. Wieje, słuchajcie, Timem Bartonem oraz powieściami Edgara Allana Poe dosłownie na kilometr. No ja bardzo polecam, nie? Również skończyłem to na innej platformie, ale gdybym miał okazję, to bym na pewno też również zaopatrzył się w nią na Nintendo Switch. No w sumie tu mam okazję, no bo kosztuje 2 dyszki, nie? Okej, kolejna gra, czyli Broforce. No to jest bardzo dobry tytuł, słuchajcie. Broforce to klasyczny shooter 2D, w którym wcielimy się w chyba wszystkich znanych nam bohaterów kina akcji lat 80-tych, 90-tych. Wcielimy się w Terminatora, Komara, Konana, Rambo, Robocopa, Blade'a, Podstaw Czerni i kogo sobie tylko jeszcze nie wymyślicie. Oczywiście każdy z nich nie nazywa się tak, jak się nazywał w filmach, tylko ma przydomek Bro, czy na przykład Bronan, ewentualnie Brambo.
szybka akcja, multiplayer, maksymalnie do 4 graczy. Ale pamiętajcie, że ten tytuł należy raczej traktować jako taki, wiecie, indyczek właśnie za 15 zł, nie? Dla mnie tutaj główną robotę, poza oczywiście ogólną rozwałką, robią te postaci. Sprawdźcie Broforce, bardzo fajna gra na multiplayer. Kolejny tytuł to Hotline Miami Collection za 25 zł. Hotline Miami Collection to totalnie chory, wynaturzony i naprawdę porąbany shooter z perspektywą top-down, w którym, słuchajcie, zjecie zęby, bo gra jest naprawdę, naprawdę trudna. Posiada świetny, taki mroczny, narkotyczny klimat lat 80. i 70. Polecam Wam na maksa Hotline Miami Collection za 25 zł. Grandia HD Collection, moi drodzy, HD Collection, wybaczcie, za 80 zł, czyli dwie pierwsze części kultowych RPG-ów z PlayStation 1 i z Dreamcasta. Ja osobiście nigdy w życiu nie grałem w żadną Grandię i chciałbym to nadrobić, ale jak zobaczyłem cenę pudełkowej gry, czyli około tam 400, nie, no to trochę zwątpiłem i bardzo możliwe, że zaopatrzę się właśnie w wersję tutaj cyfrową za 8 dyszek. No, dajcie mi znać, czy w ogóle Grandia jest fajna, czy warto to zagrać. Kolejny tytuł, czyli Bioshock Infinity za jedyne 31,60. Moi drodzy, mamy tutaj podniebny shooter pierwszoosobowy z genialną fabułą, no i ze świetną grafiką. Słuchajcie, nic Wam więcej nie powiem, ponieważ tą grę po prostu trzeba absolutnie zagrać, szczególnie w takiej cenie. Kolejna gra, czyli Shanty and the Pirate's Curse za 32,40. Osobiście nie grałem w tą część Shanty, ale grałem w tą, o której Wam zaraz opowiem i mogę już teraz powiedzieć, że na pewno, słuchajcie, wszystkie gry z Shanty są dobre, więc ja się na bank osobiście zaopatrzę w Shanty and the Pirate's Curse za 32,40. Myślę, że to jest dobra opcja. Kolejny tytuł, czyli Shanty Half Genie Hero za 48,60. Moi drodzy, tutaj jestem absolutnie zachwycony, ponieważ niedawno skończyłem ten tytuł. Będziecie mogli niedługo zobaczyć recenzję tej gry na moim kanale. Genialna grafika, słuchajcie, ogrom kontentu. Ta gra posiada naprawdę gigantyczne ilości kontentu. Świetni bossowie oraz bardzo miodna rozgrywka. Już za 48,60 absolutnie Wam Shanty polecam. Half Genie Hero to naprawdę, naprawdę bardzo dobry platformer 2D. Kolejna gra, czyli Star Ocean First Departure za 44,50, czyli przeniesienie przekultowego RPGa z PlayStation 1 na Nintendo Switch. Ja osobiście w ten tytuł nigdy nie grałem, aczkolwiek zamierzam i ciągle liczę na to, że wyjdzie w pudełku. A jeżeli już wyszło, to dajcie mi znać. A jeżeli nie wyjdzie, no to na bank sprawdzę go, szczególnie w tak niskiej cenie. Słuchajcie, gra podobno jest przekultowa, no ale mi jeszcze nigdy nie było się dane o tym dowiedzieć, więc myślę, że już niedługo nadejdzie na to czas. Kolejny tytuł, czyli Story of Seasons Doraemon za 52 zł. Moi drodzy, jeżeli skończyliście Animal Crossing, skończyliście Stardew Valley oraz skończyliście Story of Seasons w Pioneers i Friends of the Mineral Town, no to Doraemon myślę, że będzie bardzo dobrym tytułem. Słuchajcie, tu mamy tutaj do czynienia z Farming Simem, z postaciami z kultowej japońskiej animacji. No, gra ogólnie rzecz biorąc jest naprawdę spoko i posiada przepiękną, moim zdaniem, grafikę. Kolejna gra to dla mnie absolutny hicior, jeden z większych hidden gemów, które grałem w ostatnich latach, czyli Deathmark za jedyne 80 zł, moi drodzy. Deathmark to jest tak naprawdę visual novel, ale nie taki zwykły, słuchajcie, ponieważ będziemy tutaj mogli poruszać się naszą postacią po niektórych lokacjach, rozwiązywać zagadki i ogólnie rzecz biorąc zbierać przedmioty w metodzie takiej, wiecie, a la point and click. Deathmark jest horrorem z genialną fabułą i z naprawdę mrocznym i ciężkim klimatem. Przyznam szczerze, że niejednokrotnie grając w tą grę czułem ciary na plecach. Bardzo polecam Deathmark, jeżeli lubicie horrory, jest to dla Was pozycja absolutnie obowiązkowa. Kolejny tytuł, moi drodzy, czyli The Last Door Collection za dwie dyszki. The Last Door Collection to jest pierwszy i jedyny tytuł, który kiedyś kupiłem sobie, słuchajcie, na komórkę, jak jeszcze nie miałem Nintendo Switch. Tak mnie ta gra wciągnęła. Gra jest generalnie rzecz biorąc bardzo mocno inspirowaną prozą Lovecrafta, grą z gatunku przygodówek point and click, z pięknym pixelartowym art stylem, z genialną muzyką oraz świetną fabułą, a przede wszystkim z bardzo dobrym klimatem. The Last Door to pozycja absolutnie obowiązkowa. Żeby Was zachęcić, powiem Wam, że ten sam deweloper zrobił później Blasphemous, nie? Więc spodziewajcie się naprawdę mrocznego shitu, nie? Bardzo, bardzo gorąco polecam Wam The Last Door Collection. Kolejny tytuł, czyli Final Fantasy 9 za 44,50 zł. Kultowy japoński RPG z czasów PlayStation 1 powraca, słuchajcie, w nieco odświeżonej formie. Jeżeli ktokolwiek z Was nie grał w ten tytuł, to myślę, że teraz jest najlepsza ku temu okazja, ponieważ cena naprawdę wymiata. Świetna grafika, która nawet do dzisiaj na cutscenkach wygląda dobrze, nie? No bo wiadomo, że tamte tła renderowane są troszeczkę rozmyte, jeżeli chodzi o gameplay. No i świetna, naprawdę wbijająca się w głowę fabuła, tak? Final Fantasy zresztą mało ma słabych gier, nie? A dziewiątka należy do tych naprawdę, do tych jednych z lepszych. Kolejna gra i ostatnia na tej liście, czyli Borderlands Collection. Za 83,60 dostajemy Borderlands 1, Borderlands 2 oraz Borderlands, słuchajcie, pre-sequel plus wszystkie możliwe DLC-ki. Totalnie szalona rozwałka, świetny tytuł, naprawdę bardzo Wam gorąco go polecam. No i Was pozdrawiam, słuchajcie, do zobaczenia w kolejnym niesamowitym odcinku Do Diabła z Grami.